Do Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu przybyła młodzież, która weźmie udział w warsztatach wakacyjnych pod hasłem Życie to coś więcej. W tym roku na uczestników czeka sporo nowości. Warsztaty prezenterskie fotograficzne dyplomatyczne operatorskie aktorskie taneczne medyczne a także wiele innych ciekawych zajęć czeka na młodych, którzy przybyli na wakacyjne warsztaty do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej nie zabraknie wspólnej modlitwy będą też nowości mówi ojciec Dawid Wilczyński kierownik warsztatów w tym roku Postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i zorganizowaliśmy taki jeden dzień, można by to ująć wojskowy. Mianowicie będzie wykład prowadzony przez żołnierzy wojsk obrony terytorialnej na temat właśnie patriotyzmu, umiłowania ojczyzny, ale również roli żołnierza w naszej ojczyźnie. A następnie druga część będzie to część praktyczna. Wyjedziemy na toruński poligon, aby tam uczestniczyć w zajęciach praktycznych, pierwszy odbędą się także warsztaty ze sterowania dronów. Na stałe w program warsztatów wpisały się już zajęcia muzyczne, mówi Zbigniew Małkowicz zespołu lumen. W pierwszym etapie dzielimy te grupy. Jedna grupa jest wokalna, czyli osoby, które pięknie śpiewają. Tu widzę jest liczna grupa instrumentów smyczkowych, pierwsze, pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, wiolonczela, altówki. Trzecia grupa pod kolejnym tutaj instruktorem naszym to instrumenty dęte. Akurat widzę, że jest flet, jest obój, klarnet, saksofon, gitary, perkusja, no więc cała piękna orkiestra. Marcelina w warsztatach bierze udział po raz pierwszy, ale jak sama mówi, to dobra okazja, aby rozwijać swoje zainteresowania. Myślę, że grając na skrzypcach to, mogę, yy, to jest rozwijanie mojej pasji, bo... Yy, to nie jest koniecznie muzyka klasyczna, ale też rozrywkowa i mogę in, inny sposób e, po prostu przekazać to. Innym ludziom to, co lubię. Karolina na warsztaty przyjechała po raz siódmy. Myślę, że jak większość osób potwierdzi, że jak tutaj się raz przyjedzie, to już trzeba tutaj wrócić ze względu na atmosferę, na ludzi, na to, jakie mamy wspaniałe warsztaty i wykładowców, oraz przede wszystkim ze względu na to, że można tutaj pogłębić swoją relację z Bogiem. Uczestnicy wakacyjnych warsztatów będą również mieli okazję zwiedzić telewizję Trwam.